I chciałam wam powiedzieć, że kiedy miałam 17 lat, poznałam Boga. Poznałam prawdziwego, realnego Boga. Ja w tamtym czasie nienawidziłam rodziców, nie chciałam żyć. Najadłam się tabletek i zawołałam do Niego: Boże, spraw, żebym umarła, albo żebym żyła, żeby nic mi się nie stało. Nie chciałam żadnego wstydu, nie chciałam, żeby się nikt dowiedział o tym, że chciałam się zabić. Nie chciałam, żeby rodzice o tym wiedzieli. I kiedy przygotowywałam się na to, co się może wydarzyć, okazało się, że nic się nie wydarzyło. Nic, żadnego bólu, żadnych wymiotów. Bóg jest dobrym Bogiem i On nie dał mi śmierci, On dał mi życie. I ja w wieku 17 lat zawołałam do Niego. On mnie zbawił. Jezus Chrystus mnie zbawił. I chcę wam powiedzieć, że Bóg jest dobry, Bóg jest miłością. Ale żebyśmy mogli doświadczyć Jego miłości, Jego dobroci, musimy się narodzić na nowo. Musimy się narodzić na nowo, bo bez tego nikt nie użyje Królestwa Bożego. Nie doświadczycie Królestwa Bożego na ziemi tutaj. Tutaj na ziemi, teraz w 2017. Słowo Boże mówi, że musisz uwierzyć. To znaczy, że musisz uwierzyć, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, za twój grzech. I On zmartwychwstał i grzech pokonał. Ale jeśli ty żyjesz i mówisz, że nie potrzebujesz Boga, to znaczy, że żyjesz w niezależności od Niego. To jest grzech i to cię oddziela. I teraz chcę ci powiedzieć, że musisz do Niego zawołać: Jezus, zbaw mnie! Jezus, zbaw mnie! Przyjdź do mojego życia! Zapraszam ciebie! Zapraszam ciebie i On przyjdzie! On przyzna się do twoich słów, bo jest Bogiem dobrym, bo jest Bogiem miłości. Bo Słowo Boże mówi, że tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On tak umiłował ciebie, że posłał Jezusa na krzyż i tam się lała krew za twój grzech, za to, że jesteś niezależny od Niego. Nie musisz umierać. Wybierz życie, wybierz Jezusa Chrystusa i pójdziesz do piekła. To jest twoja decyzja, nikt za ciebie jej nie podejmie. Aleluja.